Cześć, siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z holu zakupowego. Dzisiaj mam wam do pokazania 5 rzeczy, które sobie ostatnio zakupiłem. Między innymi są to koszulki, spodnie, ale również i akcesoria z kategorii bardziej takich torebek lub coś tego typu. Więc na początku chciałem wam powiedzieć, żebyście oczywiście zostawili standardową łapeczkę w górę pod tym filmem, jeżeli wam się on spodobał, i żebyście zostawili subskrypcję, aby zostać ze mną tutaj na dłużej i żeby mnie wspierać i motywować do dalszej pracy na kanale i do nagrywania dalszych filmów. Także co, ja już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania mojego filmu. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą sobie ostatnio zakupiłem, jest to koszulka. Jak już pewnie widzicie, zauważyliście. Koszuleczka, oczywiście ja w niej już wczoraj po powrocie do domu sobie jechałem autem. No i co? No i jest to koszulka oczywiście Tommy Jeans. Granatowa, bardzo ładna w rozmiarze M. Wiem, że ona jest bardzo szeroka, ale no taka już po prostu jest. Więc to jest M-ka. Kupiona oczywiście na Zalando, zresztą jak wszystkie ciuchy, które wam dzisiaj pokażę. No i co? No i z przodu ma taki nadruk Tommy Jeans z flagą oczywiście Tommy'ego, London, New York, Paris i Los Angeles. Z tyłu również ma nadruk, nieco większy, nieco, no bardzo, bardzo duży nadruk ma. Również taki sam jak z przodu. Podoba mi się mega ta koszulka. Ja ogólnie wychodziłem w Wangrafie w Poznaniu, w galerii. Ale była tylko niestety chyba czarna i biała, z tego co kojarzę, a na Zalando akurat była ta, więc sobie ją po prostu kupiłem. Jeszcze wam pokażę metkę, żeby nie było. O, proszę bardzo, metkę tutaj macie. No i co, i ogólnie ta koszulka, mówię, kupiona na Zalando kosztowała 189 zł. Na drugi rzut leci oczywiście również koszuleczka, kolejna, tym razem z Hugo Bossa. Też również rozmiar M, również kupiona na Zalando, z przodu taki nadruk, jeszcze z metką, mam ją. Też również taka szeroka, ale M-ka jak najbardziej. Tu macie nadruk taki, o, już wam pokazuję, o, proszę bardzo, Hugo. Taki fajny, mega nadruk, bardzo duży. Również taki jak z przodu ten czerwony, ale również i biały. Z napisem Hugo. I ona jest w kolorze czarnym. I była w sumie tylko w kolorze czarnym, bo to jest nowa koszuleczka ogólnie, która wyszła. Bynajmniej tak mi się wydaje, sądząc po cenie, za którą ją kupiłem. No i co? No i tu macie oczywiście metkę Hugo. Tu również macie, żeby nie było. I no mówię, kupiono na Zalando i kosztowała ona 350 zł. Trzecią rzecz, którą sobie kupiłem, są oczywiście spodnie. Spodnie Armani Exchange do bluzy, którą sobie też kupiłem już w sierpniu. W rozmiarze też chyba M. Tak, chyba też M-ka. Nie mam tutaj napisane niestety na metce, ale również M-ka. Taki mały nadruk, tylko tutaj wyszywany, co prawda, więc mega kozak, naprawdę polecam. Bo naprawdę nadruk, jeżeli chodzi o niego tutaj, o, to jest mega kozacki, tak samo jak i na bluzie jest wyszywany, więc za to propsik dla Armani, jak i również Zalando, które sprzedaje. No i co, spodnie są długie oczywiście i są w kolorze czarnym. Z tyłu co prawda nie ma nic, jest jedna kieszeń tylko, jak tutaj widać. Z przodu są oczywiście standardowo dwie kieszonki. Meteczkę wam mogę również pokazać, no metka standardowa. O. I one kosztowały mnie 305 zł. Kolejna rzecz, która do mnie przyszła dzisiaj, jest to rzecz, którą wam już co prawda ostatnio pokazywałem, w sumie ostatnio, nie tak ostatnio, bo już w sumie jeszcze chyba przed wakacjami nawet. No to jest oczywiście koszula od Tommy'ego Jeansa. Też dzisiaj do mnie właśnie przyszła. Taka granatowa, tak jak ją wam pokazywałem. Oczywiście nie złożona, bo ją przymierzałem też. Rozmiar L tym razem. No i co mogę wam pokazać? No, że tutaj ma oczywiście tą flagę taką standardową, na guziki zapinana.
Tu mogę Wam też pokazać. Metka oczywiście. Tu kolejna jakaś tam jeszcze nie urwana, bo mówię, dzisiaj przyszła do mnie dopiero. Kolor granatowy, tak jak mówiłem, z tyłu nie ma nic w sumie. Już jest trochę taka wymiętolona, ale to dlatego, że ja po prostu, mówię, przymierzałem. I pewnie się część osób z Was zapyta, dlaczego kupiłem kolejną taką koszulę, taką samą. A to dlatego, że po prostu no, tamtą miałem M-kę i zamówiłem ją, bo mi się też również podobała. Na stronie Zalando było napisane, że model ma taki wzrost jak ja, czyli tam 1,88 m, no i nosi rozmiar M. Więc kupiłem po prostu M-kę, bo stwierdziłem, że będzie na mnie dobra. No i przez jakiś czas była ok, ale że ja ćwiczę 4 razy w tygodniu, podnoszę po prostu ciężary. Do tego, wiecie, biorę tam sobie kreatynkę i tak dalej, i kolagen, i inne w ogóle suplementy, żeby po prostu pomagały mi w tych ćwiczeniach, żeby nie było żadnych zakwasów ani niczego, żeby była siła też. No to przez te ćwiczenia, jak to przez ćwiczenia, w barkach się szerszy zrobiłem, bicepsy się zrobiły również większe. No i niestety ta koszula tamta, w sensie tamta, MK, zrobiła się po jakimś czasie już na mnie za mała. Ponieważ, znaczy może nie za mała, ale obcisła się zrobiła. No bo mówię, no po prostu no trochę mi się bary poszerzyły, bicepsy się zwiększyły i dlatego stwierdziłem, że kupię sobie L-kę. I L-ka jest teraz w sam raz, także po prostu M-kę wystawiłem na Winted oraz na OLX-a. Więc jeżeli ktoś z Was by chciał ją sobie kupić, to oczywiście może do mnie napisać na Facebooku lub w komentarzu dać znać i ja po prostu Wam podeślę linka do swojego Winted lub OLX-a i wtedy będziecie mogli sobie ją kupić, bo w sumie jest w przystępnej cenie. A i do tej koszuli była przeceniona, kupiłem ją za 200 zł. No i ostatnią rzeczą, którą mam, jest to rzecz, co prawda, od marki Boss. Boss, Hugo Boss, jak kto woli. Ja mówię zawsze Boss, ale oni mają różne te marki, bo mają Boss Green, Boss chyba Red i tak dalej, i tak dalej. Mają też Hugo, Hugo Boss. Więc to jest bardziej prezent. Dostałem go za darmo na urodziny 16 września. Odebrałem sobie w Galerii Poznania, w oficjalnym sklepie i markowym Bossa. I w ogóle śmieszna historia, bo jest to kosmetyczka. Tak, o, proszę Państwa, bardzo fajna. Tutaj ma napis, z drugiej strony również ma napis. O. No i tutaj ma oczywiście taką rączkę, za którą możecie sobie złapać. I tak, wiecie, o, sobie nosić, nie? No i co, mogę Wam jeszcze pokazać? A, no oczywiście ma tutaj zasuwak, który tam również ma napis Boss, ale tak go nie widać, bo jest czarny. I po prostu na czarnym tle nie widać zbytnio. Ale kosmetyczka jest bardzo pojemna, ponieważ no bardzo dużo miejsca ma. Z tego co widać, tu ma jeszcze kieszonkę. Tutaj też ma jeszcze kieszonkę. I w ogóle śmieszna historia z nią, bo ja ją dostałem za darmo. Ona generalnie na internecie kosztuje około 400 zł z tego co patrzyłem. Może to nie była taka sama, ale podobna bardzo. No zresztą, no jak kto się zna i kto wie, to z Bossa są bardzo drogie rzeczy, więc ta kosmetyczka, jak patrzyłem, to naprawdę 400 albo nawet 500 zł kosztuje normalnie, a ja ją dostałem za darmo na urodziny od po prostu tej marki. I po prostu tutaj nie będziemy sobie tej ceny wliczać w to, no bo to jest prezent, więc nie będziemy sobie tego wliczać. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? A właśnie miałem Wam o tym mówić, że właśnie, kurde, kupiłem kosmetyczkę też z Tomiego. Zresztą Wam ją chyba też pokazywałem na odcinku z jakimś z holu zakupowego. No i ona tam kosztowała 100, chyba 80 czy 100 parę złotych na Zalando, bo była akurat też na przecenie. Też najnowsza chyba kosmetyczka w ogóle, która wyszła. No i mówię, kurde, sobie kupię, bo w sumie nie mam kosmetyczki, a wiecie, a jak jadę tam do rodzinki, do innego województwa, czy w ogóle gdzieś sobie, mówię, wyjadę w razie coś, to będę miał po prostu, bo tak to zawsze pakowałem wszystko w plecak albo w torbę i później musiałem tego wszystkiego szukać, a teraz wiem, że po prostu mam w kosmetyczce jakieś tam, wiecie, kremy nawilżające, perfumy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nie muszę tego szukać po torbie czy po plecaku. No i sobie kupiłem tą kosmetyczkę Tomiego Hilfigera. A za kilka dni właśnie w moje urodziny, 16 września, na 19 urodziny właśnie dostałem Tom. Więc mam dwie kosmetyczki.
z czego w sumie tatą jego też służy mojemu tacie. Jak tam gdzieś też musi wyjechać, jakby z pracy, z dyrektorami czy kierownikami w taką przysłowiową delegację, no to też mu służy i po prostu, no wiadomo, ja biorę raz tą, raz tamtą i tak się po prostu dzielimy tymi kosmetyczkami. Ale jak dla mnie ta jest top 1, bo mówię, jest bardziej pojemnościowa. Co prawda może na druk nie powala zbytnio, bo jest tylko napisane BOSS, a na Tomim jest lepiej, bo jest na przykład Tomi, jest rocznik też właśnie chyba założenia Tomiego albo czegoś, nie wiem co to jest w ogóle tam za rocznik, zawsze na tych koszulkach i na tym wszystkim, ale chyba założenia marki. No i po prostu napis bardziej Tomiego mnie fascynuje, ale znowu Tomiego jest mniejsza niż ta, więc no, ale nie narzekam, bardzo się cieszę, że mi ją dali. Także dziękuję tutaj marce BOSS za taki prezent na 19 urodziny. No i co? To by było w sumie na tyle. I jeszcze raz oczywiście Wam przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale z dzwoneczkiem, żebyście dostawiali powiadomienia o najnowszych filmach ode mnie. Także co? Ja już lecę odpoczywać, bo dzisiaj mam dzień wolny od pracy. Także lecę odpoczywać. Wam życzę miłego dnia lub wieczoru. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.